Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie, full legendarnym druidzie, warto zaznaczyć, i będziemy sobie klikać lożki. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść, dlatego że no wymieniliśmy ekwipunek, wiadomo, już był tego typu odcinek nagrywany na paladynie, na berserku, został nam jeszcze druid, wojownik oraz DH. Prawdopodobnie jutro będzie wojownik, a pojutrze DH, więc tak to wygląda. Tutaj informacja głównie do Kacpra, który zawsze o to pyta. Natomiast no dzisiaj będzie druid i na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli jesteście fanami druida. Berserk zgarnia no naprawdę ogromną ilość łapek w górę, paladyn tak samo, druid wydaje mi się, że nie ma tak wielu fanów, w sensie wielu osobom ta klasa się za bardzo nie podoba. W zasadzie to się nie dziwię, bo mi też jakoś tak za bardzo nie. Jeżeli by bił bronią normalnie, czyli nie tam taki by, ta animacja dla każdej broni jest taka sama, jeżeli by była inna dla każdej, to może by to jakoś fajniej wyglądało, ale i tak wiele osób mam wrażenie, że ten druid sprawia takie, że jest nudny albo coś takiego. Wielu osobom i dlatego też wielu fanów nie ma, ale pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę pod tym filmem, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj o godzinie 18 również będzie streamek, na którego zapraszam. I okej, okay, i w zasadzie chyba to wszystko, chyba będziemy sobie mogli powolutku lecieć, brakuje nam dosłownie no bardzo malutko expa do 420 poziomu, więc myślę, że go dzisiaj wbijemy, no ale właśnie odnośnie tego druida to tak jak mówię, wydaje mi się, że wiele osób ma takie wrażenie, że on jest nudny i tak dalej. Też takie po części mam, dlatego że no już gram na nim jednak sporo i wydaje mi się, że nie jest to jakaś bardzo ciekawa klasa, że jest taka po prostu taka, o nie jest zła ani w lochach, ani w PvP i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu taka dość nudnawa. Ale dobra, mniejsza z tym, zmienimy sobie maskę na kota oczywiście, jak to mamy w zwyczaju do lochów, i zobaczymy na wstępie, czy wszystko jest na pewno zaczarowane. Zaczarowane widzę, że jest. Tutaj jeżeli chodzi o runki, to wszystko jest tak, jak być powinno. Wszystko jest chyba również poulepszane u nas, dokładnie. I teraz sobie przelecimy jeszcze na inne postacie. W sensie inne postacie, inne naszych pachołków po prostu, inne tam klasy, powiedzmy, które mamy pod ręką, no i sobie zobaczymy, czy u nich też jest wszystko w porządku. Tu widzę, że jest wszystko git, no bo to wiadomo, itemki razy dwa ulepszyć, żeby tylko były, tutaj cyk, punkty życia są, runki są, i tutaj tak samo, runki są, punkty życia są. O, zobaczcie, na przykład to nie jest ulepszone razy dwa, o tym zapomniałem, tu mamy razy dwa, tutaj mamy brońkę 60%, dobra, wydaje mi się, że wszystko jest tak, jak być na tej klasie powinno, oczywiście zanim wejdziemy do lochów. No to co, przelecimy sobie tutaj może kółko na wstępie, później sobie polecimy, czy ja chcę to rozmontowywać, chyba nam dzisiaj poleci, o tu w ogóle jakiś epik nam się trafił i to jeszcze z maksymalną runą, co ciekawe, chyba nie chcę tego rozmontowywać, dlatego że myślę, że dzisiaj trochę tych lochów nam mimo wszystko padnie, więc wydaje mi się, że lepiej te rozmontowania zostawić na epiki. No i okej, okay, tutaj sobie możemy jeszcze polecieć właśnie z tą, z tym wehikułem, no i tutaj możemy sobie jeszcze jakieś porobić arenki, żeby tego expa zgarnąć, no i wiadomo, misji robić nie będziemy, nie ma to sensu. Lecimy już tutaj w golda od 400 poziomu, w tym momencie no statystyki mamy bardzo, bardzo, o dobra, tutaj już przesadziłem, bardzo, bardzo mamy wysokie względem innych na serwerze. Sonic niestety, Son miał tutaj top 2 statystyki, tu możemy wejść w ranking, pokażę wam, miał top 2, ale niestety Sonic prawdopodobnie skończył grę, także no co mogę poradzić, a tu w ogóle ma zablokowane, bo go wyrzuciliśmy z gildii ostatnio, bo musiałem znaleźć podmiankę, no ale Sonowi się coś tam znudziła gra, po prostu już się wypalił, nie miał czasu i tak dalej, i dlatego też musiał skończyć, no ale on tutaj miał chyba top 2 na serwerze, a zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tutaj Imlerich ma takie statystyki, tu jest jeszcze Zeda, która ma który ma troszkę słabsze, no Zebo tym bardziej ma słabsze, no to widzicie, no tutaj ze statystykami jesteśmy bardzo, bardzo do przodu. Dobra, nie ma co się tutaj rozwodzić, tylko lecimy. I co, może na wstępie ta strefa światła, bo w sumie jej jeszcze nie zamknęliśmy, co ciekawe, no mamy już 420 poziom, to jest co prawda mag, więc no z nim tu wcale nie będzie tak łatwo, ale możemy troszkę poklikać, zobaczymy, czy się uda. Fajne by to było, fajnie by było w końcu już tą strefę światła mieć z głowy i zająć się w 100% strefą mroku, no ale jednak mimo wszystko nie jesteśmy żadnym berserkiem, żeby tego maga bardzo łatwo poskładać. Zobaczcie, no on ma tutaj 400, prawie 60 milionów HP, 150 milionów teraz mu życia zostało, tak widziałem, że tam do stówki mu zjechaliśmy, ale chyba on jest jeszcze za mocny dla nas, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko tam 94 miliony, jednak mimo wszystko jeszcze tu mu rady nie damy, jeszcze wydaje mi się, że będziemy potrzebować tak, nie wiem, może z miesiąca, może dwóch, i dopiero wtedy faktycznie temu Zeusowi tutaj w końcu będziemy w stanie stawić czoła. No jeżeli to był jakiś, nie wiem, zwiadowca, wojownik, to było o wiele łatwiej, bo wiadomo, że tutaj unikami byśmy zaorali, natomiast no magiem
nie jest to wcale takie proste, więc jakby no chyba będziemy tu musieli się obejść smakiem, jeżeli chodzi o tego Zeusa i po prostu nie tracić czasu, tylko wskoczyć do strefy mroku. Jaki jest dzisiaj cel? No na pewno ten 420 level chcemy wbić, tak jakby bez dwóch zdań, no ale jeżeli by się udało coś więcej, no to by było oczywiście miło. Pamiętamy, że w strefie mroku, a może jakbyśmy zmienili na chwilę maskę na wojownika, to zobaczymy, ale na wojowniku no chyba też to będzie ciężkie, chyba też mimo wszystko nie damy rady. No my tutaj idziemy w HP dość mocno, więc na tej masce wojownika tego HP mamy dość sporo, bo ja przeważnie siedzę tak na co dzień w masce właśnie wojownika, no ale tu widzimy, że i też tak jakby próby były troszkę bliższe, ale mimo wszystko i tak są bardzo podobne, więc wydaje mi się, że i tak nie ma to totalnie sensu. No powiedzmy te 6 grzybów jeszcze do 5100 i lecimy sobie dalej, no bo tak jak mówię, no jeszcze na niego tutaj zdecydowanie nie damy rady, nie? Jeszcze jest za wcześnie po prostu. Dobra, no i tutaj standardowo lecimy od lewej do prawej, tu tych lochów wcale jakoś dużo nie ma, to nie jest tak jak na jakimś berserku, gdzie no na wszystko jest prawie okazja, żeby to pokonać, tylko tutaj jest ich o wiele mniej, no ale zobaczymy. Wydaje mi się, że tak czy siak i tak troszkę tych lochów mimo wszystko tutaj popokonujemy. Tak jak mówię, no mamy dużo magów w tych lochach, jak widzicie Smolder to jest mag. I generalnie tam w tych innych szkołach magii, w jakichś Esterosach i tak dalej, chyba wszędzie nas niestety blokują magowie. No to jest właśnie bolączka tych klas, nie berserków powiedzmy. To jest bolączka tych innych klas, że tutaj w tej strefie mroku no magowie stawiają bardzo duży opór. No ale zobaczcie, udało nam się tego pokonać, więc już mamy pierwszy loch, można powiedzieć, i pierwszy sukces. Od razu sobie zapiszemy tego Smoldera i lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy, okej, upiorny jestca jestcy, no to jest paladyn i to jest bardzo mocny paladyn, na którym tutaj mimo wszystko się blokujemy na każdej klasie postaci, także no chyba jego i tak jeszcze dzisiaj niestety nie uda nam się pokonać, więc no póki co 300 milionów expa z pierwszego lochu zainkasowane, chociaż zobaczcie, no tam była próba jakaś dość bliska, no tak jak mówię, to jest paladyn, więc on no tutaj bije nam dużo, zobaczmy, no temu bije dużo, ten zablokuje, Kunegundzie tak samo bije sporo, no i nam, zobaczcie, 45 milionów z pierwszego hitka, no bo tak jak mówię, to jest po prostu fireball, nie, tak jakby, mimo że nie widać, bo nie ma animacji. No ale mimo wszystko spójrzcie sami, że nie jest to wcale takie proste. No tu bardzo dużo byśmy musieli uników porobić, bardzo dużo by musiała Kunegunda uników porobić. Także chyba mija się to z celem, chyba będziemy tutaj musieli sobie jeszcze mimo wszystko odpocząć. No wiadomo, jestem przyzwyczajony do tego dużego progresu z paladyna i z berserka. Kto nie widział tamtych odcinków, to oczywiście gorąco polecam. W każdym razie no bardzo, bardzo duży progresik tam był zrobiony. No a tutaj raczej nam się takiego progresu nie uda zrobić. W ogóle zobaczcie, brakuje nam no dosłownie 130 tysięcy expa, żeby wbić kolejny level. No tu nawet z akademii byśmy mogli go dobić, ale dobra, mniejsza z tym. A co my mamy w ogóle zrobić? Pokonaj innego gracza w walce pupili. To możemy sobie w sumie misją dnia dobić. Powiedzmy, że pierwszy lepsze, no i okej. Misja dnia da nam 420 level. Zobaczcie, więc jak najbardziej spoko. Jaki w ogóle Sod miał level? Sod miał chyba 421. Z tego co wiem, o 420 szedł w golda. Więc no tutaj niedługo Sona przegonimy. Tu jeszcze był w ogóle Sasek swoją drogą. On też tutaj, on na pewno jest w expie top 1. To jakby nie ma dwóch zdań, bo on cały czas widzi w expa i w ogóle nie klika lochów. Więc jakby no on tutaj jest top 1 zdecydowanie w tym expie. Natomiast no co, no tutaj statystyki raczej ma o wiele słabsze. No właśnie, tutaj jest zdecydowana różnica. 1700 głównej i HP on ma 3600 i 1000 HP, no 1000 HP po prostu podstaw też ma mniej. Więc tutaj no zdecydowanie te statystyki różnica. No i gra berserkiem, więc to też jakby no nie jest to mocniejsza klasa w tym PvP i w late game'ie. No ale okej, okay, lecimy dalej chyba, no i lecimy do karuzeli z idolami. Kogo my tu mamy? No standardowo maga, kolejny maguś niestety, no i zobaczmy, czy my tego Alvaro jesteśmy w stanie tutaj przeklikać, czy jednak znowu będziemy się musieli jeszcze wstrzymać i obejść smakiem. On nam nawet nie da 300 milionów expa jeszcze, to jest, zobaczcie, 333 dopiero, więc no, no mówię, no ten druid w tym momencie wypada słabo w tych lochach, dlatego że stoimy na tych magach, więc no tutaj ta maska tego zwiadowcy, maska kota nie zadziała tak jak zawdziałać powinna, bo po prostu nie może robić uników, ale mimo wszystko on w tych lochach jest jak najbardziej ok. Zresztą kto śledzi tą serię od początku, ten wie, że no dużo, dużo lochów zrobiliśmy, których w teorii zrobić nie powinniśmy, no nie? Na innych tam klasach postaci, no a tu magia uników i zadziałało, no ale zobaczmy, no ten Alvaro, powiedzmy jeszcze 80 grzybów na niego, żeby dla pewności, ale no tu wygląda tak, jakby on w ogóle do zrobienia jeszcze nie był, no słabiutko, nie? Zobaczcie, to jest w ogóle karuzela dopiero poziom 5, ja też muszę brać poprawkę na to, że no ten druid to jest nasza chyba najmłodsza, no, oprócz maga oczywiście, oprócz maga na W50 ten druid to jest nasza najmłodsza postać, więc ona tu wcale nie będzie jakoś tam szaleć, nawet jeszcze nie ma roku, nie? We wrześniu dopiero będzie miała rok.
pod koniec września chyba, czyli jeszcze za 2 miesiące, tak 2,5 miesiąca powiedzmy, więc no mimo wszystko jednak tutaj tym druidem jakoś sobie nie poszalejemy jeszcze w tej strefie mroku, no ale dobrze by było tych magów przeklikać chociaż część, żeby później może jakimiś unikami pokonać jeszcze kolejnych i może faktycznie dzięki temu uda nam się tu jakiś fajny progresik zrobić, no ale dobra, na razie tego się nie uda, te śpiewające syreny to w ogóle nie ma podjazdu, więc na ten low nawet nie musimy tu w ogóle zużywać grzybów, żeby próbować, też kopalnie mam już na poziomie 34, jak widzicie, i tutaj sobie, no kamyki mam nie wiem z której, ale chyba z 30, może nawet 28, już totalnie nie pamiętam na którym ja poziomie wymieniałem, w każdym razie, no teraz już jak sobie wymienimy, to też się zdecydowanie wzmocnimy, no i też druga sprawa, że tutaj pachołki, te kamyki mają no dość stare, więc też wypadałoby im wymienić, nawet jak nam poleci jakiś tam powiedzmy średni albo mały, no to też by wypadało, tu barbar to w ogóle ma jeszcze dużo czarnych, także no można powiedzieć, że te pachołki są troszkę zaniedbane, co za tym idzie, na pewno też ta strefa mroku przez to właśnie nie chce tak jakoś super padać jak powinna, no ale dobra, lecimy dalej. O, no i zobaczcie, i nareszcie jakiś fajny progres, to oczywiście te lochy wam pokażę na końcu, żeby tutaj nie było, pod koniec odcinka sobie przelecimy, no ale fałszywy już loczar, dosłownie chwila, moment i pokonany, i mamy jakąś czapeczkę plus 20, co ciekawe, okej, to w sumie możemy zamienić, łączną odporność musimy podmienić, bo nam braknie, więc sobie lecimy cyk, lecimy sobie tutaj razy 2. Ulepszonko, dodamy miejsce na klejnot, tu odzyskamy sobie klejnot, no i dobra, i zawsze to jakieś wzmocnienie dla naszego pachołka, tu jeszcze mam taką manię, żeby co chwilę sprawdzać, czy na pewno nie zapomniałem zaczarować i tak dalej, i dobra, i teraz mamy bazyliszkę, bazyliszka to jest zwiadowca, jak widzimy pierwsze dwie próby bardzo bliskie na samym początku i chyba ten bazyliszka również nam padnie, dokładnie, nawet nie było tutaj, żeby jakoś bardzo go tam cisnąć czy coś, tylko po prostu szybciutko i udało się go pokonać, mamy jakiś wisiorek na inteligencję, minus 28, więc w sumie możemy zmienić wygląd. Co chwilę mnie pytacie, po co ty zmieniasz ten wygląd? Zmieniam wygląd przed rozmontowaniem. Zmieniam wygląd po to, że jak zmienimy sobie na dany wygląd, to dostajemy więcej tutaj materiałów za rozmontowanie. Jest taki kalkulator, bodajże link jest w opisie. Jeżeli macie tam jakieś itemki ze zbrojowni, to możecie wklepać. Natomiast jeżeli chodzi o itemki z gabinetu magii, to już na pamięć znam, że tak. Pierścionek najwięcej daje ten surowcy i najbardziej się opłaca na ten wygląd zamieniać, jeżeli chodzi tutaj o wisiorek, to najwięcej daje ten, który przed chwilą rozmontowałem, czyli ten, natomiast jeżeli chodzi o tutaj o trinket, to najwięcej daje nam ta czarna dziura, więc no z gabinetu magii już się nauczyłem na pamięć, na ze zbrojowni jak coś rozmontowuję, no to muszę używać tego kalkulatora, ale on jest w opisie, więc serdecznie zapraszam, kto chce, to sobie może tam ogarnąć. Dobra, i mamy demoralizatora, zobaczcie, znowu pierwsza próba, no padły nam dwa lochy w szkole magii od za jednego grzyba, nie? To jest właśnie coś pięknego po tym legendarnym lochu, że no co byśmy tu nie zrobili, to dzięki temu legendarnemu lochowi jakiś tam progres będzie poczyniony na tym odcinku, więc to jest jak najbardziej super. No i okej, mamy teraz jakąś broń dla zwiadowcy i zobaczmy, plus 54, więc sporo, tylko że problem jest taki, że rozrzut jest dość średni, nie? W sensie no nie jest najgorszy, ale też nie jest jakiś tam najlepszy i teraz pytanie, czy ja chcę to podmieniać, no 54 średnie to jest w teorii dużo. No dobra, w sumie to podmienię. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja z mojej strony, więc tutaj możecie mi napisać, ale niech będzie, że podmienię. No 54 średnie, sporo. Wiadomo, że tam jak się odpali jakieś krytyki, to powiedzmy, że może będzie ten zwiadowca coś tam ciekawego robił. No i teraz sobie jeszcze klejnot odzyskamy i będziemy musieli to zaczarować, żeby mieć na pewno wszystko git. No i okej, dobra, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Strażnika Złotego Jaja, wojownik, też w teorii w sumie, jakbyśmy tam jakieś uniki porobili, to też on by był do zrobienia. To jest fajne w tej szkole magii, że jak jedną blokadę pokonamy, to później nam kilka lochów pada i dopiero jest kolejna blokada. Ale mówię, ten strażnik Złotego Jaja, on raczej nigdy nie jest takim jakimś większym blokiem, on zazwyczaj na większości klasy właśnie nam pada, więc zobaczmy, czy teraz uda nam się go również pokonać. No mamy dwoje bardziej pachołków, którzy robią uniki, no i jak widać udało się, dobra, no i mamy kolejny łuk, ale ten łuk, no to już jest totalnie słaby, jest takie same, ma średnie, ale rozrzut, zobaczcie, idealny, 1264, 1266, coś pięknego, rozrzucik marzenia, ale tu oczywiście leci już do rozmontowania, no i ja tu zacząłem gadać, że mamy dwie
Mamy siebie i Kunegundę, czyli można powiedzieć dwie, nazwijmy to postacie, chociaż to nie są postacie, które robią uniki. No a tutaj chwila, moment, no i zobaczcie, udało się pokonać. No i teraz Hagrid, kolejny wojownik, no ale on już tutaj przeważnie stawia opór, więc raczej Hagrida już niestety nie pokonamy, tylko raczej na nim się zatrzymamy, ale powiedzmy, że znowu z 80 grzybów do 4500 zobaczymy, czy nam się tego Hagrida może jakimś tam fartem uda pokonać. Jak to nazwać w ogóle? Jest nasza postać i są pachołki, więc po prostu jesteśmy my, gdzie robimy uniki, jest Kunegunda, czyli pachołek, który robi uniki. Też w ogóle mnie rozwala, bo bardzo dużo osób pyta w komentarzach, jak to zrobiłeś, że na jednej postaci masz kilka kont, bo niektórzy ludzie myślą, że tutaj Barbar, Mariusz i Kunegunda to są moje jakieś inne konta i tam musisz im musisz im tłumaczyć później, że to nie są konta, tylko to są po prostu pachołki i tak dalej, gdzieś nie wiem, no ale to są oczywiście osoby, które tam jakoś bardzo nie siedzą w tej grze i bardzo tam nie kumają, co i jak, no ale śmieszne, czasem jak takie pytania czytam, tam to można powiedzieć, że dość zabawne. Okej, lecimy dalej, 10 grzybków jeszcze na tego Hagrida. Czy uda się tutaj wbić jeszcze jeden level? No wydaje mi się, że się uda. Potrzebujemy tak naprawdę pokonać tylko jednego loszku. Zobaczcie, no szkoła magii poszła pięknie tak naprawdę w porównaniu tutaj do poprzednich lochów. No i zostały nam jeszcze 3. 13 piętro, tutaj Górołaz w Westerosie. O, w ogóle my tu stoimy na Górołazie, myślałem, że na jakimś magu, ale okej. No i tutaj mamy tą Hel. Dobra, to może zaczniemy od Hel. Zobaczymy, czy ją się uda pokonać. No komplet, można powiedzieć, tych... łącznej odporności po prostu, czyli odporności na żywioły jest jak najbardziej w porządku. No i dokładnie, udało się ją pokonać. Mamy jeszcze jakąś rózgę dla Magusia. O kurde, bardzo fajny rozrzut, zobaczcie, nawet rozrzut lepszy niż my mamy. A jak tutaj ze średnimi? Plus 270, to ja musiałem nie wymienić broni temu Magusiowi na legendarnym lochu, nie mam pojęcia dlaczego. To mnie nawet nie pytajcie, no bo skoro Maguś ma taki straszny tutaj deficyt, jeżeli chodzi o średnie obrażenia, to nie wiem, no może polowałem na legendarną i w końcu się nie doczekałem, ale i tak, no my tam tyle broni dostawaliśmy z tego lochu, że nawet mogłem mu dać zwykłą, ale okej, runka jest, razy dwa jest, czyli teraz jeszcze sobie robimy odzysk klejnotu, robimy dodaj miejsce na klejnot, no i dobra, i teraz to będzie szło, myślę, o wiele lepiej. 270 średnik ten Maguś zyskał, okej, no nie spodziewałem się, że jestem aż tak do tyłu, ale mniejsza z tym, no i dobra, i teraz mamy Tora. Tor to jest 485 level, ale wojownik. No ale w tych nordyckich bogach to właśnie działa tak, że tutaj pokonamy jednego i kolejny to już jest raczej blok, raczej nie ma opcji, żeby zrobić jeszcze jednego. Chociaż tam widzieliśmy, była jakaś próba 85 milionów, teraz 70, tam chyba 9. Także no jakieś próby bliższe są. Jakbyśmy tu potańczyli unikami, 38 teraz milionów, okej, to możemy go w sumie poklikać, bo on tak wygląda, jakby był faktycznie do zrobienia, jakby się dało tutaj coś pocisnąć. Wbiliśmy swoją drogą 421 level, więc no fajne osiągnięcie jak najbardziej. I wydaje mi się, że no chyba kolejnego już nie wbijemy. No musielibyśmy 5 lochów jakiś pokonać, a to raczej nie będzie wcale takie proste. No chociaż jakby tego Tora jeszcze tutaj dziabnąć, to może i by coś z tego było. No ale tu wygląda na to, ile chcemy na niego wydać. Powiedzmy do 4200, jeszcze 120 grzybów. Jeżeli on się nie podda w te 120 grzybów, no to lecimy dalej. Więc tak jak mówię, no taka druid jest jak najbardziej klasą w porządku, dlatego że jest stabilną klasą. Nie jest wcale jakiś tam słaby w PvP, nie jest też najsilniejszy, ale nie jest słaby. Nie jest też jakiś bardzo słaby w lochach, jest taki, można powiedzieć, że stabilny i w tym jest ok, ale nie jest najlepszy, nie? Więc taka klasa, można powiedzieć, do wszystkiego i do niczego. Ok, udało się go pokonać, super. No przynajmniej ja mam takie odczucia. Poczekajcie, aha, jeszcze Hel sobie nie zapisaliśmy, więc zapiszemy te dwa. I w ogóle tu mam jakąś bitwę i tu mam to zamknięcie tornada, więc dobra, to sobie już odznaczymy, bo nie ma sensu, to już widzieliście. I ok, udało się go pokonać, mamy jakąś klatę dla Magusia i zobaczmy, plus 19 i tu łączna odporność, no dobra, to możemy, w sumie runki nie musimy zamieniać, więc jak najbardziej git, tu sobie ulepszymy, w ogóle nie wiem, tak jakoś mam wrażenie, że te itemki oni mają niepowymieniane, że tutaj każdy itemek im daje na plus statystyki, dziwne, no nie wiem, tu mamy jakieś legendarne itemki, jak widzicie, te aktualne i tak dalej, my jesteśmy full legendarnie ubrani, ale coś tak, no dziwne mam wrażenie, dziwne odczucia, dobra, no i teraz mamy Odyna, ale tego Odyna, no to już totalnie raczej nie ma sensu, tu znowu by musiał, nie wiem, z 20 uników pójść od nas, z 20 uników od Kunegundy, więc na nim to już się na 100% zatrzymamy, tu już pamiętam, że na nim był zawsze blok i okej, lecimy dalej, mamy teraz Górołaza, wojownik i liczę, że jego uda nam się pokonać, bo tutaj no wiadomo, wojownik, magia uników powinno to pójść, ale wracając do tematu druida, to tak jak wam wspominałem,
No, jest on taki do wszystkiego i do niczego, w sensie jest ok, jest dobrą klasą postaci, nie można mu zarzucić, nie wiem, jak Łowcy Demonów, bo Łowca Demonów wyszedł przed druidem, tam pół roku wcześniej, no i Łowca Demonów, no wszyscy wiedzą, że totalna klapa, tak jak tam lochy jeszcze jako tako dają radę, chociaż i tak powiedziałbym, że w lochach on jest bardzo podobny do Zwiadowcy i też się blokuje na magach i tak dalej, mowa tu oczywiście o Łowcy Demonów, no to za to Zwiadowca jest bardzo ok w PvP, natomiast no druid, przepraszam, Łowca Demonów w PvP, no wszyscy wiemy, że jest dosyć, no, tragiczny po prostu. Tak ten druid, można powiedzieć, że pod względem balansu i tak dalej wyszedł, no ale jest taką klasą postaci nudną, niczym się nie wyróżnia, nie ma nic takiego swojego, ewentualnie tylko te maski, że możesz zakładać, no ale wiecie, no takie nudne, nie? Mówię, ta broń też mnie strasznie denerwuje, no bo tutaj sami możemy zobaczyć, że mamy broń z tego legendarnego lochu. Jest ona bardzo fajna, no ale tutaj spójrzcie, że no nie ma tej animacji, tej ataku, jak różdżki, jak ma na przykład mag, tylko my tutaj można powiedzieć, że pazurami sobie bijemy tego górołaza, więc no niestety słabo to wygląda, nie podoba mi się za bardzo, więc no nie dziwię się, że wiele osób do tego druida podeszło tak sceptycznie i raczej go olało po prostu, nie? Pograli z ciekawości, skończyli i tak dalej. No my tutaj gramy cały czas, oczywiście nie myślimy o żadnym końcu ani nic, bo mimo wszystko, no na przykład nie wiem, itemki ma fajne, nie? Bardzo mi się podoba, jak tutaj się to wszystko komponuje ze sobą. Jakbyśmy na przykład tu pozmieniali wygląd na te itemki, które są dla Zwiadowcy, one są chyba z Tornada 500+, o, bodajże na te, to wtedy ten druid bardzo ładnie wygląda, no ale tak jak mówię, no, tą animację broni mogliby poprawić, chociaż raczej bym na to nie liczył, bo jak wiemy, jak już wypuszczą tą klasę postaci, jak już zrobią z nią, co mają zrobić, to raczej nie będą się do niej cofać, żeby coś poprawiać, tylko po prostu no, będą myśleć nad kolejną albo tam nad jakimiś innymi rzeczami związanymi z grą, wiadomo jak to wygląda. Okej, no mamy tego górołaza i powiem wam szczerze, że kurde, ja liczyłem, że on tutaj nam padnie. Na początku były tam jakieś fajniejsze, bliższe próby. Myślałem, że bez większych problemów to powinno pójść, zwłaszcza, że no tak jak mówię, przebraliśmy się tu i tak dalej. No a tu zobaczcie, że z nim są problemy. No naprawdę, jeżeli byśmy zrobili tych uników więcej, tam jak oglądaliśmy tą jedną walkę, to potrafimy mocno go bić, nie? Tylko, że on też nas potrafi mocno bić, więc tutaj no wymagane są te uniki koniecznie i z naszej strony, i ze strony Kunegundy. No poklikam tu jeszcze, bo tak naprawdę został nam tylko ten Esteros i zostało nam 13 piętro. Jeżeli tego byśmy pokonali, to potem 10 to jest chyba mag, więc wydaje mi się, że będzie to blokada. Później po tym magu jest chyba Zwiadowca i później, czyli to by był 11 i 12, to jest chyba znowu mago, ile się nie mylę, więc no raczej na tym magu kolejnym się zablokujemy, no ale tego górołaza wypadałoby pokonać, takie mam wrażenie, no ale zobaczymy, czy faktycznie się to uda, czy jednak niestety nie będziemy musieli się po raz kolejny obejść smakiem. Pamiętamy, że na ostatnim odcinku, chyba nie na ostatnim, bo ostatni odcinek z druida to był jak zamykaliśmy to tornado, natomiast na przedostatnim już się z tym górołazem męczyliśmy, no i niestety jak sami widzicie, mimo wszystko i tak tutaj niestety z nim są problemy i nie możemy go pokonać, mimo że już wydaliśmy na niego naprawdę kupę grzybów, no ale okej, powiedzmy jeszcze 150 do 3750 grzybów, jeżeli nam się uda to super, jeżeli nie, no to polecimy do 13 piętra. 13 piętro, tam jest chyba wojownik, no w teorii też byśmy tymi unikami mogli tam popróbować go pokonać, no ale jeżeli się by to nie udało, no to niestety szkoda, chociaż już odcinek ma 22 minuty, więc sporo, wbiliśmy też tak naprawdę, no tam powiedzmy 1,5 levela plus minus, więc to też jest jak najbardziej git jak na ten poziom, więc no można powiedzieć, że lochy, klikanie lochów udane, głównie dzięki tej szkole magii, że tam udało nam się dużo, dużo ich pokonać, no ale mimo wszystko jeszcze tutaj liczę po cichu, o tam 58 milionów, no nie jest na 100% do zrobienia, tylko tutaj pytanie, ile grzybów byśmy musieli wydać, a nie widzi mi się na jednego przeciwnika aż tyle wydawać. Jeszcze jakby kolejni to byli tam jacyś Zwiadowcy i tak dalej, że wiedziałbym, że po prostu oni padną, no to jeszcze pół biedy, ale kolejni to są magowie, na których się raczej właśnie takie klasy jak tutaj druid blokują, więc chyba po prostu będziemy musieli odpuścić sobie ten Esteros, no ale jeszcze mamy te powiedzmy 35 grzybów, to popróbujmy, zobaczymy jak nam to faktycznie pójdzie. Możecie napisać jak tam w ogóle u was idzie progresik w komentarzach. 22 minuta, 23 w zasadzie, troszeczkę za późno o tym przypomniałem, ale i tak możecie napisać co tam u was ciekawego, jak tam wam idzie na waszych postaciach, jak to generalnie wygląda, jakie macie levele i tak dalej, też sobie oczywiście chętnie na ten temat poczytam standardowo jak pod każdym odcinkiem. No a my tutaj okej, już przed... Dobra, no to jeszcze te...
no i siadło. Chciałem powiedzieć, że jeszcze te 40 grzybów do 3700, ale udało się, dobra, super. Troszeczkę nam tutaj Guroas przedłużył odcinek. Dostaliśmy znowu expa, dostaliśmy jakąś rózgę. Tu już rozrzut nie jest taki super, no i minus 13. Dobra, to tą rózgę mamy jeszcze jednego slota do rozmontowania. To w sumie zrobimy tak, że to sobie damy do toalety. Tu nam poleciało na siłę coś. Zobaczmy, plus 13, no to no nie będę podmieniał, nie ma sensu. Jakby tam dawał z 20, to chociaż tyle to bym podmieniał, ale tak to nie ma sensu. No i okej, rozmontowań już nie mamy dzisiaj. No i zobaczmy, jak tu to wygląda dalej, bo wydaje mi się dokładnie, tu jest mag. No i czy my tego maga jesteśmy w stanie kliknąć? No wydaje mi się, szczerze mówiąc, że nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko na tego maga raczej tutaj nie ma opcji. Pobawiłbym się w sumie maskami, czy tam jak nie jest wiadowca, to może jakimś wojownikiem na tych magów i tak dalej. Ale chyba to się mija z celem, po prostu jak się nie da, to się nie da. Zobaczcie, że tu o, teraz mu zbiliśmy do ponad połowy, ale tak to mu nawet do połowy ciężko zbić, więc no nie ma to raczej sensu. No to jest blokada znowu na bardzo długi okres czasu niestety jako ten maguś. I okej, lecimy teraz do 13 piętra, mamy Leandera, tak jak mówiłem, to jest wojownik, no i wydaje mi się, że tutaj magia uników powinna zadziałać i faktycznie powinniśmy coś zrobić. Co ciekawe, 15, o ile się nie mylę, to jest ta choleryczka Hana, jak dobrze pamiętam. No i niestety to jest mag, więc na niej również się zatrzymamy, o ile tego Leandera w ogóle pokonamy. A dokładnie, wydaje mi się, że pokonamy raczej bez problemów, powinno to pójść. Okej, to my tu wcale nie staliśmy tak bardzo na magach, jak mi się wydawało. Tu był wojownik, tu był wojownik, tu był chyba mag, tu był mag. No i tu mamy maga, nie? I tu mieliśmy maga, okej, no to dwa lochy to nie był mag. No ale tak czy siak, no jakoś tu bardzo na tych magach nie staliśmy. Mamy jakieś rękawiczki na wszystkie cechy, które prawdopodobnie sobie jutro rozmontuję, jeżeli nam jeszcze będzie, jeżeli nie będziemy potrzebowali miejsca w ekwipunku. No i okej, teraz tak jak mówiłem, mamy choleryczkę Hanem, która jest niestety tutaj inna inteligencja, czyli po prostu jest magusiem, więc jej raczej nie ubijemy. Także okej, teraz tu stoimy na paladynie, tu jest wojownik, tutaj mamy wojownika, no i tu mamy dwóch magów, więc to wcale nie będzie takie proste, żeby teraz coś tu porobić i pokonać ich. Ale okej, wbiliśmy no prawie dwa levele, dosłownie nam brakuje chyba z jednego lochu, żeby mieć pełne dwa levele, gdzieś tutaj byśmy mieli wtedy pasek, także progres jest jak najbardziej git, także ja jestem zadowolony. No i sobie teraz na szybko obejrzymy, jak to tu wyglądało. Zaczynaliśmy, a zapisałem wszystko, zapisałem, okej. Zaczynaliśmy dzisiaj od Smoldera, czyli od Magusia. Tu w sumie Barbar zrobił dość sporo, jak na Barbara. Maguś, tak samo dwa fajne krytyki. Kunegunda krytyk, teraz drugi krytyk, okej. No i spadła, no i my teraz tak naprawdę tylko musieliśmy go dobić, chociaż zobaczcie, ledwo też to było, bo ten pierwszy nasz hitek naprawdę bardzo, bardzo żałosny. Dobra, lecimy dalej. Z tymi magami są szybkie dość walki, więc tutaj możemy obejrzeć. Fałszywy już loczar, który nam padł za jednego grzyba dosłownie. Tutaj Barbar, no można powiedzieć, że coś tam zrobił. Maguś na jednego kryta spadł, co ciekawe, więc też szkoda, ale okej. No i teraz mamy tą Kunegundę, która jak widzicie, no połowę mu pachołki zbiły, więc teraz my musieliśmy połowę tego jego HP dobić. No jak widzimy, on nam tutaj za dużo nie bije, my mu w sumie też za dużo nie bijemy, ale grunt, że się udało i dostaliśmy tą czapeczkę, którą założyliśmy Magusiowi. Dobra, teraz mamy Bazyliszka, okej, Barbar nie zrobił za wiele, to jest zwiadowca, przypominam. Tutaj Magus jest szansa, że zrobi sporo, dokładnie, bo jakieś tam mu krytyki dwa siadły. Kunegunda, wow, Kunegunda zabrała zaledwie 12 milionów, więc no bardzo żałosna wręcz bym powiedział ilość, ale tutaj widzimy, że my chyba unikami uda nam się coś podziałać, jeżeli chodzi o tą bazyliszkę. No i wygląda na to, że faktycznie, że tutaj jeszcze unik, ledwo, bo ledwo, on jeszcze tutaj unik, my unik. No właśnie tak wyglądają te walki zwiadowców, że tutaj no jest wszystko bardzo close, bardzo to wszystko, można powiedzieć, taką cienką granicę ma, no ale grunt, że udało się go pokonać. Demoralizator, czyli kolejny zwiadowca, no i zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś zrobił fajną ilość obrażeń, no i Kunegunda w sumie prawie 100 milionów zbiła, więc też nie ma tragedii. No i zobaczmy, ile my tutaj tych uników musieliśmy zrobić. Chociaż on nas tu widzę, że za bardzo nie bije, a powinien, bo ma bardzo dużo zręczności, ale to pewnie był po prostu jakiś słaby hitek. No nie, no trochę nam bije, nie? Ale my go w sumie też 140 prawie milionów, 101 milionów. No i tutaj myślę, że go zaraz wykończymy. A nie, jeszcze, kurde, 479 tysięcy HP nam zostało. Więc znowu wszystko, tak jak mówiłem, na takiej cienkiej granicy, ale grunt, że udało się go pokonać. No i mieliśmy ten łuk, który daliśmy tutaj Kunegundzie. Dobra, lecimy dalej. Strażnik Złotego Jaja.
wojownik, barbar by nie zrobił za wiele, maguś mu zrobił co ciekawe dość dużo, ten maguś kurde swoje robi, można by powiedzieć, no ale też musimy pamiętać, że jesteśmy klasą na inteligencję, więc też mamy podki na inteligencję i tak dalej, także nie ma co się dziwić, że maguś tam dość sporo robi, no ale okej, okay. Strażnik złotego jaja, tu widzimy, że Kunegunda mu zbija dość fajną ilość, ale teraz zobaczcie, on nas tutaj dość mocno uderzył, no i tu znowu musiały jakieś duże ilości krytyków wsiąść, żeby go faktycznie udało się pokonać, także okej, no tutaj 65 milionów, tu nas jeszcze uderzył, tu 132, no właśnie to jest fajne w tym druidzie, że jak my walniemy kryta z dużego rozrzutu, no to jest to bardzo potężny cios. Dobra, lecimy dalej, mamy Hel to jest maguś, tutaj w tych nordyckich bogach, o ile się nie mylę. No i zobaczmy, barbar nie zrobił za wiele, maguś tu widzę, że fajny krytyk, oj, drugi jeszcze mu się udało, ledwo bo ledwo, ale siadło, Kunegunda tak samo, krytyk, teraz zwykły niestety, no i na koniec też zwykły, dobra, no to Kunegunda się za bardzo nie popisała, no i zobaczmy jak my, no ona nas tu mocno klepie, no ale my trzy krytyki tak naprawdę, nawet nie jakieś mocne, ale takie powiedzmy wystarczające, no i udało się pokonać. Okej, lecimy dalej, mamy Tora, Tor wojownik, barbar nie zrobił prawie nic, maguś, no troszkę tam podziubał, Kunegunda też prawie nic, dobra, no to oglądamy to, bo to jestem bardzo zaciekawiony, jak my tutaj samemu zbiliśmy takiemu potężnemu Torowi 550 milionów HP, w sensie, no wiem jak, od groma uników, ktoś chce to w ogóle może policzyć, jeżeli komuś się nudzi i napisać w komentarzach, ile my tu uników zrobiliśmy na niego, bo wydaje mi się, że bardzo dużo, tutaj jeszcze jakiś zwykły cios, no on nas już ma tak naprawdę na hita, tu jeszcze w ogóle zobaczcie, 14,5 miliona zaledwie, no i okej, udało się go pokonać, więc super, kto chce to, tak jak mówię, może policzyć, ile na tego Tora poszło uników, no ale o tym mówiłem właśnie, że tutaj tymi unikami jesteśmy w stanie naprawdę wiele walk wygrać. Dobra, mamy teraz Barbara, który Górołazowi nie zrobił za wiele. No tutaj ten krytyk troszeczkę uratował sytuację, Magusia prawie 110 milionów, no i zobaczmy Kunegundę. Okej. Kunegunda odpokutowała wszystkie winy, jakie w tym odcinku miała, dlatego że zobaczcie, no zbiła Górołazowi praktycznie 522 miliony, zostało mu 41, czyli zbiła mu około 480 milionów, także no Kunegunda tutaj zrobiła no super robotę, w sumie to jak chcecie, to możemy zobaczyć też może, jak to mu się nudzi, to może policzyć, ile Kunegunda zrobiła uników. Ja tutaj tą walkę puszczę i zobaczymy. Kunegunda też nie bije przecież jakoś dużo, ona ma zaledwie 31 tysięcy zręczności, więc no tutaj naprawdę musiała bardzo dużo tych uników i go tak dziubać, tu jeszcze jakieś bloki weszły, no 59 milionów, okej, to wcale nie taki zły hitek, ale teraz on ją ma prawdopodobnie na hita jednego, więc ona tutaj tych uników musiała naprawdę zrobić od groma, no tu jakieś 75 milionów, 92,5 nawet, no i dokładnie, i tu już ją zabił, więc tak to wyglądało, no i na sam koniec mamy Leandera, wojownik, który no bije dość sporo, ale za to nie ma jakoś bardzo dużo HP, no i tutaj maguś fajny krytyk, Kunegunda zobaczmy, no i znowu Kunegunda bardzo, bardzo nam tu pomogła, z 260 milionów zbija tam bodajże do 70, no i my chyba, no miałem mówić, że nie dostaniemy żadnych obrażeń, ale jeden hit dostaliśmy, ale grunże się udało, także okej, to by było na tyle, tak wyglądały dzisiaj lochy z druida, przypominam, że jeszcze będą lochy z wojownika oraz z łowcy demonów jutro i w czwartek, także ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj o godzinie 18 będzie live'ik, no i wbijajcie na Discorda dla widzów, oczywiście w przypiętym komentarzu i opisie są wszystkie linki. Także co, fajny odcinek, fajny progresik, ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!